Najwięcej ujawnionych przypadków prowadzonych niebieskich kart, prowadzonych postępowań w sprawie przemocy oczywiście dotyczy relacji między kobietą a mężczyzną. Natomiast ci, którzy powinni takiej szczególnej trosce podlegać, to osoby zależne, czyli dzieci i seniorzy. Przemoc to nie tylko chwilowe nadużycie stosowane wobec tej ofiary, ale czasami ta przemoc wielokrotnie stosowana prowadzi do dramatycznych decyzji życiowych osób, które tej przemocy doświadczają. Kampania społeczna uwrażliwiająca społeczność lokalną mieszkańców Krakowa na sytuację przemocy jest jednym z elementów miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ma na celu taką wzbudzenie takiej refleksji, czy nie jesteśmy świadkami przemocy, bo to, co jest najistotniejsze w zatrzymaniu przemocy, to zgłoszenie tego faktu po to, żeby ta sytuacja nie działa się gdzieś w ukryciu. Prosimy mieszkańców, żeby zwracali uwagę na to, co się dzieje wokół nich i żeby każdą taką sytuację zgłaszali, czy to na policję, czy do ośrodka interwencji kryzysowej, czy miejskiego ośrodka pomocy społecznej w Krakowie. Każda taka sytuacja, każde anonimowe nawet zgłoszenie jest przez nas podejmowane i sprawdzane. Jak popatrzymy na te sekwencje tych spotów, które nakręciliśmy, to rozpoczyna się od chwili, kiedy chłopiec kilkuletni jest bity przez swojego ojca z byle jakiegoś tam powodu. Potem jest sekwencja, że mąż bije żonę, bo ta przysłowiowa zupa mu nie smakuje. I na końcu, jak syn już w dorosłym wieku okrada ojca. Ja bym powiedział, że to jest taka retrospekcja w czasie, że ten mały, który był bity, na końcu okrada swojego ojca, kiedy dorośnie. I wiemy, że są ludzie, którzy nie boją się, powiedzmy, praw boskich, etycznych, nie boją się prawa karnego, ale mogą się bać tego, że kiedy ich syn dorośnie, ten, którego bili w dzieciństwie, jak będzie starszy, będzie to samo robił z nimi. Każda przemoc ma swojego świadka. Nie bądź takim niemym świadkiem tej przemocy. Jeżeli możesz pomóc, zadzwoń.